Radek, tuż przed konferencją prasową dużo ciekawych rzeczy się dzieje wraz z ACA. Zadowolony jesteś z tego, że w TVP będzie debiut? Tak, bardzo się cieszę, że Telewizja Polska jakby podjęła się realizacji tutaj gal ACA, bo jest to naprawdę fajne widowisko. Poziom sportowy jest bardzo, bardzo wysoki i myślę, że polscy kibice jeszcze takiego poziomu sportowego w MMA nie widzieli. Także no, cieszę się, że ta federacja w końcu zagości w polskiej telewizji. Porozmawiamy troszkę o przygotowaniach, takie standardowe pytania tuż przed galą. Jak forma generalnie, jak przygotowania, czy wszystko ok? Do tej pory wszystko przebiega według planu, zdrowie jest, także to jest najważniejsze, oby tak dalej było. Jeszcze zostało tak naprawdę 2,5 tygodnia do walki. Ten tydzień sparingowy, przyszły tydzień jeszcze też posparuję, bo lubię praktycznie sparować do końca i ostatni tydzień to już będzie taki tydzień troszeczkę luzu, łapania świeżości. Jak ocenisz, bo muszę wrócić na chwilę do występu brata, bo mieliśmy okazji pogadać, twarda męska walka, co? No tak, twarda męska walka, troszeczkę dał się ponieść emocjom, natomiast jak na debiut uważam, że bardzo dobre wystąpienie w jego wykonaniu i co, i wiem, że planuje już kolejne walki, także... To złapał bakcyla znowu. Tak, złapał bakcyla i na pewno na tym nie zakończymy. Walka zakończyła się remisem, myślę, że uczciwie. No kto wie, wiem, że gala HFO planuje również galę w Warszawie. Być może wtedy będzie okazja do rewanżu z Kamilem Janikiem. Biorąc pod uwagę rzeszę twoich kibiców, to pewnie i brat też na tym skorzysta, że tak powiem. No tak, oczywiście. My zawsze się trzymamy razem. Tutaj jesteśmy jednym teamem i myślę, że czy Kamil będzie walczył w Warszawie, czy ja, to ta grupa kibiców zawsze się pojawi, bo to są nasi wszyscy przyjaciele, nasi ludzie. Ja jeszcze wrócę do ciebie tuż przed galą. Mówisz tydzień odpoczynku. Rozpracowany przeciwnik. Tak naprawdę no, przeciwnik wiem, że ma więcej doświadczenia w sensie więcej doświadczenia stójkowego niż parterowego, bo widziałem tylko jego walki w kickboxingu zawodowym. Natomiast nie wiem, co potrafi w parterze, nie wiem, co potrafi w zapasach, ale no, jakby już też mając teraz to doświadczenie, które mam aktualnie, już trenując jakby z zawodnikami Warszawskiego Centrum Atletyki non-stop, sparując z najlepszymi, no to naprawdę czuję się coraz pewniej w każdej płaszczyźnie. No i co, już nie ma takiego paraliżu jak kiedyś był, bo to na początku wiadomo, jak się przechodziło z formuły kickboxingu do MMA, no to tam gdzieś oby tylko nie wywrócił, oby tylko walka nie była na ziemi. A w tej chwili to już wygląda zupełnie inaczej. Naprawdę coraz ciężej jest zawodnikom mnie wywrócić, jest mi coraz łatwiej wstać, także no wszystko idzie do przodu, wszystko idzie w tym kierunku, co trzeba i oby tak dalej. I co warto podkreślić, stójce dalej jesteś mocny. Dokładnie, o stójce nie zapominam, trenuję cały czas, akurat z tym mam jeszcze łatwiej, bo tak naprawdę kickboxerów mamy pełno w naszym klubie, także też, no wiadomo, każdego dnia jestem w klubie, także z nimi trenuję. Dzięki wielkie, w takim razie życzę powodzenia. Dziękuję bardzo.